Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy sobie robić test Naszej przynęty wędkarskiej, którą wykonaliśmy ostatnio. i dzisiaj będziemy mocowali za pomocą takich krętów do przynęt. Ja ostatnio dostałem ją, ale osobiście też już sobie zakupiłem. Czekajcie, postaram Wam się tu pokazać. O, tak to się prezentuje. I będziemy robić dzisiaj testy wytrzymałości, czy w ogóle po wkręceniu tego w korku, bo w drewnie jeszcze się utrzyma, ale czy w korku to wytrzyma około kilograma? I zrobimy test sobie, jak prezentuje się nasza przynęta w wodzie. Więc ja sobie wkręcę tutaj. Dobra, już siedzi. Mamy z tyłu. I teraz z przodu, bo z przodu będzie mocowanie na podczepienie do wędki, a z tyłu będzie na, jak się mówi, na naszą kotwiczkę, którą też dzisiaj będziemy mocować. Dobra, ja najpierw muszę sobie przebić, więc zaraz wracam. dobra. Jakoś tutaj przebiłem, mam nadzieję, że tyle starczy, żeby tylko wkręcić nasze wiertełko. Tak, myślę, że starczy. Złapię sobie. Jeszcze ręką złapię. I tu wkręcam. Jest, dobra. Będzie się trzymać ładnie. Dobra. Złapię jeszcze tutaj, żeby docisnąć. I dobra. Się trzyma. Tak się prezentuje. Z tyłu. Możecie to oczywiście jeszcze tutaj sobie wkręcić, czy gdzie chcecie, ale ja wkręcę tutaj z tyłu tylko jedną kotwicę. Teraz powinniśmy mieć tu dodatkowe kółeczko takie, żeby zamocować naszą kotwiczkę, ale ja takiego czegoś jeszcze nie mam, bo ja sobie zakupiłem cały zestaw, ale jeszcze do mnie nie przyszedł, więc ja się posłużę sobie drutem na pokazanie tylko. I dla testów, jak się prezentuje, to może najpierw wygnę. To jest gruby drut, więc spokojnie, nawet ja bym chciał go zostawić, to on wytrzyma. Mocujemy naszą kotwicę. I teraz muszę tylko związać. Więc tutaj tylko zwiążę. No i już sobie tu zamocowałem za pomocą druta. Sami możecie zobaczyć, to nawet źle nie wygląda. Moment, ostrość trzeba złapać. Postaram się złapać ostrość. O, widzicie. Zrobiłem tu taką pętelkę. Źle to nie wygląda, a naprawdę wytrzyma to. Dobra. No i szczerze mówiąc, zostało nam jeszcze ozdobić. Więc tylko wystarczy to do kotwicy przymocować. Ale widzę, że już jeden błąd zrobiłem. Muszę to odciąć i wtedy przywiązać do kotwicy. I tak się prezentuje po skończeniu nasz. Przynęta. Zrobiłem to mniej, bo to zrobiłem tylko tak, tylko żeby pokazać, jak to ma wyglądać. Oczywiście można dodać tu więcej piórek, można dodać piórka lub plecionki, tak jak ja, lub jakiś gumek. No i teraz weźmiemy sobie, zrobimy test. Tutaj najpierw przywiążę sobie do wody i zrobimy test, czy w ogóle to wytrzyma. Dobra, już mam naszą wodę i naszego wyborka przywiązanego i robimy test. Jak widzicie, ja podnoszę do góry, żyłka jest napięta i się poluźnia i się napina. A tutaj, jak możecie zobaczyć,
Kompletnie nic się nie stało. Ani się nie wyrwało nic. Więc naprawdę jest godne polecenia. I teraz przejdziemy do testów. A tak się prezentuje przynęta w Watch. No i taki jest efekt końcowy. Jeśli Wam się podobał filmik, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale i do zobaczenia w kolejnych.